Państwu, Jakub Zgierski. Witam na moim kanale Młot na Marksizm. Moim gościem jest pan Stanisław Michalkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Młot na Marksizm, jak to brzmi. Bardzo... Tak jak młot na czarownicę. Takie było zamierzenie w pewnym sensie, żeby też odkłamać tą analogię tutaj. Może pan coś powie właśnie o tym. Nie no, marksizm jest pewną ideologią, moim zdaniem zbrodniczą. Marx był teoretykiem ludobójstwa, więc nie wiem, dlaczego zażywa takiej reputacji filozofa, bo takim Hitler też był filozofem, ale no, tam filozofował na swój sposób, podobnie zresztą jak Marx. No i jedna i druga filozofia doprowadziła do straszliwych następstw. W związku z tym wiem, dlaczego Hitler jest zły, a Marx jest dobry. Ostatnio na fanpage'u Razem Śląsk, chodzi o tą partię Razem, pojawił się właśnie komunikat, takie zdjęcie z Marksem w czapeczce świątecznej, informujące o tym, że udało się zebrać podpisy, prawda? Czyli taka ocieplanie wizerunku, wszystko jest w porządku, patron Marks cieszy się, że partia zebrała podpisy. Wie pan, to trochę jest dziwne, bo o ile wiem, to Konstytucja Rzeczypospolitej zabrania propagowania ideologii odwołujących się do totalitaryzmu, a marksizm jak najbardziej się odwołuje do totalitaryzmu. No więc dziwię się tej pobłażliwości polskich władz państwowych. One rzeczywiście lekceważą Konstytucję, ale to nawet nie dlatego, że tam im to zarzuca Franciszek Timmermans, tylko właśnie to jest najlepszy dowód lekceważenia Konstytucji. No i mam nadzieję, że te wszystkie, wie pan, ja bym pytał pana Ziobrę, jak będzie kandydował do Sejmu i Senatu, tam zwolennicy rządu dobrej zmiany, zapytałbym go o to, czy boi się pana Zandberga. No jak się boi, to niech to powie, niech nam to powie, że boję się pana Zandberga, ja, minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, boję się pana Zandberga i nie ośmielam się nawet, żeby mu włos z głowy spadł. No to wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy i że partie komunistyczne w Polsce, wbrew konstytucyjnemu zakazowi, działają jak najbardziej legalnie i nikt im nie robi z tego żadnych wstrętów. Podczas gdy na przykład Ruchowi Narodowemu te wstręty są czynione za pośrednictwem aparatu nadzorowanego przez pana Ziobrę. Więc pytam publicznie go, z kim on właściwie sympatyzuje. Właśnie z tym komunizmem, marksizmem, tym nowoczesnym, to nie jest tak jednoznacznie. Wiele partii można było pod to podpiąć. I właśnie moje zasadnicze pytanie w tym nagraniu dotyczy, powiedzmy, tej nowej metody zdobywania władzy. Ja chciałem zapytać o takiego teoretyka Antonio Gramsciego, który pisał na początku XX wieku, na przykład takie zeszyty więzienne między innymi. I on tam opisywał taką taktykę marszu przez instytucje. I jak możemy zobaczyć, no ta taktyka jest teraz realizowana. To jest realizowana od lat 60., od końca lat 60. Ruch komunistyczny odszedł od strategii bolszewickiej na rzecz strategii zaproponowanej wtedy przez Antoniego Gramsciego. Strategia bolszewicka się składała z trzech elementów: gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego duraczenia, elegancko zwanego indoktrynacją. Natomiast strategia Antoniego Gramsciego na pierwsze miejsce wysuwa jako główne pole bitwy rewolucyjnej sferę kultury, czyli sferę ludzkiej świadomości, więc na plan pierwszy w tej strategii wysuwa się masowe duraczenie. Narzędzia terroru są stworzone i w tej chwili wchodzimy w etap surowości, bo właśnie zaczynają być stosowane. Tam się pojawiają takie pomysły, żeby penalizować mowę nienawiści, penalizować homofobię, no takie różne wynalazki. Więc narzędzia, wchodzimy w etap surowości. Być może, że to się na tym nie skończy, że się pojawią jeszcze inne, groźniejsze takie narzędzia, że trzeba będzie otworzyć chwilowo nieczynny obóz w Oświęcimiu. No ale to jeszcze nie teraz chyba. No i w związku z tym, ale cel tej rewolucji jest taki sam. Właściwie cele, bo dwa są cele rewolucji komunistycznej. Pierwszy to jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Człowiek sowiecki tym się różni od normalnego człowieka, że wyrzekł się wolnej woli. W związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, bo w normalnym świecie trzeba dokonywać codziennie samodzielnych wyborów, a on tej umiejętności właśnie się wyrzekł. Więc drugim celem rewolucji jest
stworzenie człowiekom sowieckim takiego sztucznego środowiska, w którym oni mogliby żyć. I to jest państwo totalitarne, które się charakteryzuje między innymi tym, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. Na przykład władzy rodzicielskiej, no i ona już została zlikwidowana, został tylko obowiązek alimentacyjny, władzy religijnej, bo właśnie mamy wojnę tutaj z Kościołem w Europie, no i władzy właściciela nad rzeczą. Coraz większy zakres uprawnień przejmuje biurokracja, a coraz mniej uprawnień ma właściciel. No i to jest właśnie strategia ta komunistyczna, która przy pozorach łagodności jest groźniejsza, bo jest bardziej podstępna. Wie pan, człowiek, który jest terroryzowany, wie, że jest terroryzowany. Trudno, żeby tego nie zauważył. W związku z tym tam czeka, kiedy terror zelżeje albo ustanie. Czasami może nie dożyć tego, czasami wychodzi z tego tak poobijany, że już nic mu się nie chce. Ale myśli po swojemu. Natomiast człowiek zoperowany w ten sposób przez taką piekielną triadę, państwowy monopol edukacyjny, media i przemysł rozrywkowy, to on nie wie, że został zoperowany. On myśli, że to wszystko naprawdę. No i wie pan, już nic, jest ugotowany po prostu. Więc ta strategia jest groźniejsza właśnie jako strategia podstępna. A do czego doprowadzi ta edukacja seksualna oraz forsowane różne ideologie gender, bo to najbardziej widać na uniwersytetach, to wiadomo, a teraz to się zbliża do szkół. Wie pan, uniwersytety stają się rodzajem parku jurajskich, dlatego że coraz mniej, zwłaszcza w naukach humanistycznych, w coraz mniejszym stopniu zajmują się nauką, a w coraz większym stopniu zajmują się bredniami w rodzaju właśnie gender. Bo to są brednie mniej więcej podobne, do tego nawet metoda jest podobna do tych bredni, które w latach 30. w Związku Radzieckim forsował Trofim Łysenko. On tam taki podawał się za naukowca, no i Stalin go bardzo lubił, bo on wymyślił taką teorię, że pod wpływem zmian zewnętrznych można na przykład pesz przechodować na pszenicę. Stalinowi się to bardzo podobało, więc jak ktoś nie wierzył w Łysenkę, to miał przechlapane, wie pan, więc wszyscy udawali przynajmniej, że wierzą. Podobnie jak udają dzisiaj, no, wie pan, to jest, naukowcy są takimi samymi ludźmi, jak wszyscy inni. W związku z tym często są sprzedajni. Po prostu sprzedają swoje tytuły naukowe za brzęczącą monetę. Jak im ktoś zapłaci, to się nazywa elegancko granty, jak im ktoś zapłaci łapówkę, to wie pan, gotowi są wszystko udowodnić. No i to właśnie z tym mamy do czynienia, bo w naukach ścisłych to jest trochę trudniejsze, bo mosty się nie mogą walić, wie pan, samoloty nie powinny spadać i tak dalej. A w naukach humanistycznych to jest wszystko dozwolone, wie pan, tam każdy cymbał coś wymyślał, już specjalnie filozofowie, bo to, wie pan, proszę zwrócić uwagę, w naukach przyrodniczych nastąpił ogromny postęp od czasów starożytnych. Ogromny, niewyobrażalny. Natomiast w filozofii żaden. Nawet można odnieść wrażenie, że antyczna filozofia jest poważniejsza niż współczesna. Dlaczego? Dlatego, że wtedy filozofia była taką próbą syntezy całej ówczesnej wiedzy. To jeszcze było możliwe, ostatnim takim był Arystoteles. A potem już nie. I współcześni filozofowie nie uprawiają żadnej nauki, tylko opowiadają nam o sobie, o swoich urojeniach, o swoich fobiach, wie pan, tam swoich preferencjach i tak dalej. Czasami to ma nawet formę interesującą, ale na ogół nie. Dlatego, że oni nie mają talentu literackiego w większości, więc strzynają jeden z drugiego, wie pan, zapełniają biblioteki z wałami makulatury. I tak jak to zauważył profesor Bogusław Wolniewicz, już nie żyjący, on sam był z tej specjalności, że filozofia przestała już wytwarzać nie wytwarza już żadnych nowych idei, tylko tą jałowość intelektualną wypełnia organizacyjną krzątaniną. No, ale żeby krzątaninę ukraść, to trzeba forsę. No i forsa płynie szerokim strumieniem. Taką ciekawostkę podam, nie wiem, czy pan się orientuje, ale w latach 20. taki profesor Uniwersytetu Moskiewskiego, Nikolaj Semiaszko, autorytetem komisji
komisariatu zdrowia, bazując na tam różnych pracach, m.in. doktora Patkisa, teraz o tym czytam w anglojęzycznych publikacjach, on właśnie określił, że, no, że homoseksualizm jest naturalną orientacją człowieka, to w latach 20. obowiązywało, pod koniec lat 20., gdy Stalin doszedł do władzy, okazało się, że się mylił i odwołano ten. No to wie pan, z prostego powodu, bo Lenin był homoseksualistą, a Stalin nie. To dziękuję w takim razie za odpowiedź na pytania. Moim gościem był pan Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję bardzo za uwagę.